Witam w kolejnym odcinku serii tutoriali dotyczących Elementora, czyli wtyczki do budowy edycji stron internetowych opartych na WordPressie. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić taką właśnie sekcję na Twojej stronie internetowej w takiej formie, bądź na przykład w takiej formie. Jest to fajna sekcja, by wyróżnić właśnie przekierowanie na inne podstrony. Krótkie intro i zaczynamy. Witam Cię już po krótkiej przerwie. Do zrobienia takiego efektu wystarczy motyw Astra w wersji darmowej oraz wtyczka Elementor również w wersji darmowej. Nie jest to skomplikowane, jest to bardzo proste, co za chwilę Ci pokażę. Dlatego przechodzimy już od razu do rzeczy. Całość mamy podzieloną na trzy kolumny. Oczywiście możecie tych kolumn zrobić więcej lub mniej. Może być dwie kolumny, cztery, sześć, w zależności jak tam sobie chcecie. Pokażę teraz, jak to zrobić, nie przedłużając. Tworzymy nową sekcję. Tworzymy sekcję jednokolumnową. I tutaj sobie w tej jednej kolumnie wstawimy element taki jak sekcja wewnętrzna. Sekcja wewnętrzna, która domyślnie ma dwie kolumny. Zduplikujemy sobie jedną, żeby tych kolumn były trzy. W tej sekcji głównej edytuj sekcja ustawimy sobie w zaawansowanych odstępy. Górę sobie ustawimy powiedzmy na 55 pikseli i dół również na 55 pikseli. W stylach sobie zmienimy tło, żeby trochę się nam wyróżniało, powiedzmy takie. Wtedy będzie taki efekt, tak jak tutaj, jak widzicie. Takiego odcięcia od góry i od dołu. Dobrze. I teraz do każdej sekcji należy kliknąć edytuj kolumna. Przepraszam, każdą kolumnę trzeba edytować. Wchodzimy w style i tutaj robimy tło. Klikamy styl klasyczny. Ustawiamy obraz jako tło. I dajmy na to, będzie to. No, robimy z tymi lotniskami. Będzie pierwsze tło. Wchodzimy w zaawansowane. Tutaj w odstępach możemy sobie ustawić. Na przykład klikając tą ikonkę M na 3. Gdzie Wam pokażę, o co tu chodzi. Wchodzimy teraz sobie w elementy i przeciągniemy sobie nagłówek. Do tej pierwszej kolumny. Jak widzicie, obraz się pojawił. I mamy pierwszą. Jak widzicie tutaj, tutaj mam takie tło niebieskie. Taki efekt możemy osiągnąć wchodząc w edycję nagłówka. W zaawansowanych odnajdujemy sekcję tło. Wchodzimy w rodzaj tła klasyczny i tu kolor sobie ustawiamy. Jaki sobie chcemy. Przezroczystość ustawiamy tym paseczkiem. Wchodzimy jeszcze w style. Typografia. Możecie tu zmienić czcionkę, grubość czcionki. Dajmy na to grubość, zrobimy sobie na 700. A kolor tekstu na biały. Możemy sobie dodać również tutaj do tej sekcji przycisk. Przeciągamy i również w stylach ustalić typografii rodzaj czcionki, grubość. Tutaj możecie ustalić kolor tekstu, na przykład biały, kolor tła, na przykład taki, żeby to było jednolite. W treści możecie też sobie wyrównać, wyśrodkować ten przycisk. Tak samo z tym tekstem. I pierwszą kolumnę już mamy. Analogicznie to samo robimy w dwóch kolejnych. Ja sobie oszczędzę pracy i po prostu usunę tamte kolumny, a tą po prostu jedną sobie zduplikuję.
Jak widzicie, kolumny łączą się bez żadnych przerw, dlatego w edytuj kolumna ustawimy sobie margines. Powiedzmy procentowo. Tak samo, żeby nie klikać tego samego w kolejnych kolumnach, mogę, klikając na edytuj kolumna, naciskam kopiuj. Tutaj biorę prawym przyciskiem myszy i na przykład wklej style. To wtedy te style, które są w tej kolumnie, automatycznie przechodzą na tą wklejaną. I jak widzicie, ładnie nam się marginesik zrobił. Pokażę Wam, edytując sekcję, zmienię kolor tła na biały, to wtedy będzie może lepiej widać. O, tutaj jak widzicie, mam tych sekcji sporo. Żeby nie robić tego każdą oddzielnie, wystarczy tą sekcję wewnętrzną zduplikować i już za chwilkę, o widzicie, macie materiał do edycji. I teraz każdą z tych, oczywiście każdy z tych pól możecie oddzielnie edytować. To samo zastosowałem tutaj, z tym, że tutaj, jak widzicie, obrazek jest przyciemniony. Ten efekt można osiągnąć, wchodząc tutaj w edycję tego tła, czyli edycję kolumny, tej kolumny, tej jednej. Edytuj kolumna i tutaj w stylach jest takie coś jak nakładka tła, gdzie po prostu w tej nakładce ustawiamy rodzaj tła klasyczny, kolor i tu na przykład czarny bierzemy i, o, i tym paskiem przezroczystość sobie zwiększamy lub zmieszamy. Jak widzicie, rzecz banalnie prosta, a naprawdę efekt na stronie może być fajny. Podoba mi się zwłaszcza tutaj w tym sklepie internetowym, który zrobiłem, gdzie są trzy kategorie produktów i właśnie w taki sposób na stronie głównej te produkty wyróżniłem. Jest przycisk, który ładnie nam się podświetla. Te podświetlenie zaraz pokażę, jak zrobić. Jak wejdziecie w edycję przycisku, to tutaj w stylach mamy normalne zaznaczone, czyli kolor, który mamy obecnie wyświetlany, i kolor po najechaniu, gdzie możecie na przykład zmienić na kolor, zostawimy również biały, ale kolor to na przykład na czarny i wtedy zobaczycie, gdy najeżdżam, to zmienia mi się na czarno. Jak widzicie, praca z Elementorem jest bardzo prosta. Jeśli zastanawiacie się, na czym tworzyć własne strony internetowe, polecam. Praca jest dość przyjemna i prosta. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, daj plusika. Zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał. Pomoże mi to się rozwijać. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć.